Polskie Radio Białystok. Twój debiut to poza golem brakowało tylko zwycięstwa. Czy masz sobie coś jeszcze do zarzucenia? No na pewno jestem młodym zawodnikiem, na pewno błędy były i czekam tylko na to, aż trenerzy mi je dokładnie wskażą i mam nadzieję, że w następnych meczach, jeśli dane będzie mi grać, będę mógł te błędy poprawić i na pewno lepiej się prezentować. A nogi trochę drżały na początku? Na pewno jakiś tam stres był, aczkolwiek już w miarę upływu czasu już ten powoli to puszczało i zająłem się tym, co mam do zrobienia, czyli grą. Trener Mamrot powiedział, że to był dobry w zasadzie mecz w waszym wykonaniu, tylko no brakowało wam szczęścia, bo operowaliście piłkę, ale to Krakowie strzela bramki. No tak, na pewno gdzieś tam tego szczęścia nam brakowało z przodu, mogliśmy być bardziej skuteczni, no i co, nie pozostaje nam nic innego jak poprawić skuteczność przed niedzielnym meczem z Pogonią, no i zdobyć 3 punkty, bo to dla nas najważniejsze. Okej, dzięki. To ja jeszcze Wojtek tylko dopytam, bo w tej sytuacji, kiedy zdobyłeś gola, okazałeś się tak najbardziej sprytny w tym polu karnym, swoimi warunkami fizycznymi i to trzeba było tam jakoś tak no, sprężyć, żeby tę piłkę zgarnąć i strzelić. No tak, no gdzieś tam kiedyś za młodego występowałem w ataku, więc jak widać zostało mi to do teraz, nie? Ale co, pewnie głową strzelałeś wtedy? No, głową, nogą, wszystkim się zdarzało. Czyli co, radość z bramki, ale z drugiej strony no na pewno gdzieś tam jakaś mała radość jest, aczkolwiek podchodzę do tego z zimną głową i najważniejsze jest dla mnie przede wszystkim drużyna. No dzisiaj nie udało się awansować dalej i z tego powodu jestem smutny.